Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna swój kompleks centrum właśnie ma na terenie części Księżego Młyna. Obiekt, który zrewitalizowaliśmy, wieże ciśnień, hala maszyn, to był obiekt szczególny, który od samego początku był własnością Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ale to, co było istotne, to przede wszystkim to, że w planach naszych, w naszych celach jest wspieranie i rewitalizacja poprzemysłowych obiektów zabytkowych, a takim obiektem był ten budynek. W tej chwili pełni funkcję biura strefy ekonomicznej, funkcje konferencyjne oraz powierzchnie biurowe pod wynajem. Obiekt, który cieszy oko, a znajduje się na terenie obszarowo objętym ochroną konserwatora zabytków. Tereny poprzemysłowe to tereny, jeżeli patrzymy na przykład Łodzi, które mają szczególny charakter historycznej Łodzi, tego co kiedyś w Łodzi się działo. Są to zwykle obiekty zabytkowe, bardzo ładne, w bardzo różnym stanie i to co mogą oferować to oczywiście nieprostą, niełatwą ścieżkę inwestycyjną, ale na pewno duży prestiż, na pewno świetną lokalizację, bo te obiekty zwykle zlokalizowane są w centralnej części miasta i myślę, że to takie główne atuty. Jeżeli będą sytuacje, w których inwestor będzie chciał inwestować, rewitalizować jakieś obiekty, możemy siadać do stołu i rozmawiać o objęciu takich terenów statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Model, który nam bardziej odpowiada, to model, kiedy inwestor przychodzi, jest zainteresowany zakupem takiego terenu i wtedy ewentualnie obejmujemy go statusem strefy. Tacy inwestorzy się pojawiają niezbyt często, bo nie zawsze chcą lokować swoje inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej, ale w Łodzi ogólnie rzecz biorąc, patrząc na całe miasto i całą aglomerację, jest coraz więcej inwestorów, którzy właśnie rewitalizują obiekty. To są w głównej mierze inwestycje biurowe. Rzadko kiedy zdarza się, że byłyby to inwestycje przemysłowe. Są to zwykle biura, są to centra konferencyjne, są to lokale użytkowe pod wynajem. To jest tak, że jeżeli inwestor zagraniczny już decyduje się, że chciałby coś rewitalizować i przekształcać, czy to na powierzchni biurowe, czy to czasami na mieszkalnictwo, jest on, śmiało można powiedzieć, trochę mniej wymagający niż inwestor polski. Jednak my, polscy inwestorzy są bardzo dobrze zorientowani w realiach rewitalizacji i pozyskiwanie takiego inwestora nie jest łatwe. Dzieje się to i w Łodzi rzeczywiście są projekty rewitalizowane przez inwestorów polskich, prywatnych, ale są to procesy skomplikowane. Takie tereny z jednej strony, które niosą ze sobą atuty, czyli rzeczywiście prestiż, tradycję, dobrą lokalizację, bardzo często są terenami trudnymi. Tak przy samej rewitalizacji, czyli tej części budowlanej, trzeba się też liczyć, że no niestety, ale niejednokrotnie taniej byłoby postawić coś od początku. Myślę, że kwestia stanów prawnych jest dosyć istotna, bo jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zgody i pozwolenia, to tutaj rzeczywiście ze strony miasta, któremu też zależy na rewitalizacji obiektów zabytkowych, rzeczywiście jest ogromne wsparcie. Cieszymy się bardzo, dlatego że w roku ubiegłym nasza rewitalizacja, fabryka Gromana, wygrała w konkursie John Jacob Estorf na targach, największych targach inwestycyjnych w Europie, Expo Real w Monachium. Spośród 40 komercyjnych obiektów zajęła pierwsze miejsce. Ja myślę, że wygląd tej inwestycji i absolutna unikalność i charakter tego projektu. My nie mamy dokładnych danych, ponieważ nie głosowała na nas komisja, tylko głosowali tak naprawdę uczestnicy portali społecznościowych z całego świata. Tych głosów kilkanaście tysięcy otrzymała fabryka Gromana, która tym bardziej cieszy. Myślę, że takie główne atuty to to, że to nie był obiekt postawiony od nowa, tylko właśnie zrewitalizowany i że wygląda dość oryginalnie.